Dobry wieczór, witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym i chciałbym opowiedzieć Wam, co się dzieje z naszym ludzkim organizmem, jeśli codziennie piłoby się piwo. Ten problem wcale nie jest abstrakcyjny, ponieważ średnio Polacy piją około 270 puszek piwa rocznie. To wychodzi mniej więcej 5 piw tygodniowo średnio na głowę Polaka, który skończył 15 lat. Ile by wydał na to pieniędzy, gdyby zaoszczędził na piwie? Ile by nie wydał na piwo? Około 820 zł. Oczywiście uśredniając cenę piwa, która by wtedy oscylowała, około 3 zł. A wiadomo, są różne piwa, lepsze, gorsze, droższe, tańsze. Czy to dużo dla Was? Zaraz dowiecie się, jakie są konsekwencje takiego picia piwa. Oczywiście materiał ten nagrywam, dlatego że uważam, że bardzo ważna jest wiedza w społeczeństwie, że alkohol to też piwo, a nie tylko wódka, a bardzo często pacjenci lekceważą to w moim gabinecie, mówiąc po prostu zwyczajnie, że nie piją alkoholu, a kiedy pytam się o piwo, okazuje się, że piją je codziennie. Dlatego ku przestrodze idziemy dalej i opowiem Wam, co się dzieje w organizmach także moich pacjentów, którzy pili piwo codziennie. A jest to, moi drodzy, wiedza, którą warto znać. Ta-dam! Oto pierwsza, najważniejsza konsekwencja picia piwa, czyli słynny brzuszek piwny. Z czego wynika ta niezwykła przypadłość głównie mężczyzn, którzy piją piwko, ale również kobiet. Oczywiście dlatego, że jest nadmiar kalorii. Przy codziennym piciu piwa przede wszystkim rośnie ryzyko wielu chorób. Ale jeśli będziemy pić piwo konsekwentnie codziennie, mamy niemalże pewność, że na te choroby zachorujemy. Tutaj najbardziej niebezpiecznymi chorobami jest nowotwór złośliwy, żołądka, jelit, przełyku. To są takie oczywiście części przewodu pokarmowego, do których wlewa się piwko, ale przede wszystkim zwiększeniem ryzyka zapalenia żołądka. Krótko mówiąc, będzie bolał brzuch. I to nie jest tak, że jak napijemy się wódeczki, to ten ból brzucha przejdzie. To będzie konsekwentnie niszczenie śluzówki żołądka, może doprowadzić do nadżerek, do wrzodów, do silnego bólu codziennie, który towarzyszy nam zawsze, na przykład jak jesteśmy głodni. Co jeszcze? Oczywiście uszkodzenie wątroby. Miałem w tym tygodniu pacjenta, który przyszedł do mnie z wynikami badań krwi. Pił codziennie piwo przez około rok. Jego wyniki wątrobowe przyprawiły mnie o kołatanie serca. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Zarówno parametry takie jak ALAT, ASPAT, jak i GGTP były koszmarne. Tego pacjenta zawczasu wysłałem również na USG jamy brzusznej i jak pewnie się domyślacie, wrócił do mnie z opisem stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby to nie jest proces, który sprzyja naszemu zdrowiu. To jest po prostu choroba wątroby. Oczywiście, jeśli jest w stadium łagodnym, ona może się po latach, po miesiącach wielu cofnąć, jeśli oczywiście nie będziemy tej wątroby traktować toksyną, czyli naszym nieszczęsnym alkoholem z piwa. Co jeszcze się dzieje? Rosną triglicerydy. To nie jest dobry wskaźnik, bo triglicerydy to po prostu jedna z frakcji tłuszczy w naszych tętnicach. Po cholerę nam dużo tłuszczu w tętnicach. Przecież doskonale wiecie, do czego to prowadzi. Nie ma to sensu. Rzućcie okiem na to. Pacjent pił dziennie, codziennie kilka puszek piwa w życiu. I teraz zobaczcie glicerydy. 1177, a norma jest 150. Ale... Kolejna sprawa, która może się ujawnić właśnie przy regularnym piciu piwa, to nadciśnienie tętnicze. Ponadto, oczywiście zmieni się niejako w pewnym sensie nasz mocz, bo ciężar właściwy naszego moczu po prostu spadnie i będziemy go wydalać dużo więcej. Kolejnym niezbyt fajnym efektem jest powiększenie obwodu naszej krwinki. Krwinka, która powinna mieć określone parametry, jeśli się powiększy, niestety będzie się rozpadać. To nie jest zdrowy proces
i niestety związany jest z piciem alkoholu, a w szczególności w naszym przypadku, naszego filmu, oczywiście piwa. Konsekwencjami regularnego picia alkoholu może być niedobór witaminy B, A, C, które są bardzo ważne, między innymi dla naszej odporności, oraz do pozbywania się elektrolitów. Nie jest wcale fajnie nie mieć elektrolitów. I to tyle, co chciałem Wam przekazać, jeśli chodzi o picie piwa. Nie opłaca się go pić. Naprawdę, jeśli już musimy je pić, pijmy je okazyjnie. Ale żeby ta okazja nie zdarzała się 5 razy w tygodniu. Nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym. Zapraszam na moje social media, na mój Instagram. Link jest w opisie. Do zobaczenia w następnym filmie.